Hej kochani, witam was serdecznie. Dawno mnie nie było. To znaczy byłam, ale tamten vlog był stary. Nie było mnie tutaj tak systematycznie 2 tygodnie. Witam was w nowym vlogu, z nowego miejsca. No i możecie się już powoli przyzwyczajać do tego widoku. No bo zjechałam na stałe już do Polski. Przedtem nic nie mówiłam. A to znaczy wspominałam, że planujemy powrót do Polski. Wybaczcie, jestem trochę zasapana, bo psu rzucałam piłeczkę. W końcu na wolności pies jest. Bez smyczy może sobie biegać. I tutaj zaraz też wyjaśnię, co tu się zadziało. Ale po kolei. Trochę się zmęczyłam. I dawno w ogóle do was nie rozmawiałam, więc wiecie, Instagram mi ostatnio nie chodzi, bo mam słabszy internet trochę, a to ze względu na to, że nie mieszkam w bloku. No i ten internet troszeczkę będzie słabszy i już widzę różnicę, bo ostatnio jak vloga dodawałam na YouTube'a, to tutaj, słuchajcie, jak zaczęłam o 8 rano go wrzucać, to skończyłam o 12 w południe. No, a w mieście, wiecie, 15-20 minut i gotowe. Są plusy i minusy, ale ja na razie widzę same plusy. Jestem bardzo szczęśliwa, że wróciłam. I raczej już na stałe. Tak, wcześniej tak już nic nie mówiłam, że to wyprowadzka i w ogóle tak dalej. Nie chciałam, no nie tyle co zapeszać, ale no po prostu, no nie wiem, no tak po prostu. No nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. No tak pomyślałam po prostu, że już jak będę tutaj na miejscu, ogarnę się z tym wszystkim, to się do was odezwę. Więc tak, mój głos, mój tutaj nos jest, tutaj może nie widzicie, ale mój nos jest strasznie podrażniony od chusteczek, czerwony, suchy. Mój głos, tak jak słyszycie, byłam, w zasadzie to jeszcze jestem przeziębiona, przewiało mnie od mycia okien na zewnątrz. No tak, człowiek niezwyczajny, mieszkał całe życie w bloku, no to wiecie, poczuł słoneczko, wziął się za robotę, wiaterek owiał, no i gotowe przeziębienie. 2 dni temu jeszcze z nosami strasznie leciało. Miałam straszny kater. No, od wczoraj już odrywa mi się kaszel, odkrztuszam to wszystko. No i głos jeszcze, tak jak słyszycie, jest zachrypnięty. Gardło nie boli, ale to takie przeziębienie. Cieszę się bardzo. Z tego miejsca tutaj, no cieszę się. Po prostu to jest moje miejsce. No to jest mój, to jest moje miejsce. Kocham to miejsce. A mój stan cery też pogorszył się. Ostatnie tygodnie były w kurzu. Muchy. Ostatnie tygodnie były intensywne i w kurzu. Wiadomo, trzeba było wszystko porobić, obczyścić, pomalować. Trawę kosiłam ostatnio z mężem. Znowu trzeba przykosić. Skosić, no ale to czekam jeszcze, jak się lepiej poczuję, bo powiedziałam, że to ja to zrobię, więc chcę pokosić trawę, ale jeszcze ze 2 dni chyba poczekam i się wezmę za trawę, bo już lepiej się czuję. Dlatego to wszystko też z tego kurzu, to wszystko mi wychodzi. No ale to nic, wszystko się unormuje za go i dzisiaj się ogólnie ogarnęłam, słuchajcie, dopiero. Grzywkę sobie podcięłam. Bo już wyglądałam jak iść i nie wracaj. Tutaj pies zadowolony, słuchajcie. W końcu bez smyczy, w końcu na wolności, w końcu może biegać ile chce. No po prostu bajka, żyć i nie umierać. Nie? To jest po prostu... No kocham to miejsce, kocham to wszystko, tak mi się tu podoba. Jest taki spokój, taka cisza. No super, można sobie wyjść przed domek. Posiedzieć, odpocząć, kawkę piłam, właśnie też wypiłam niedawno kawę tutaj sobie, super. No, także tak, tak,
tak to się dzisiaj u mnie dzieje. Oczywiście nie powiem wam, gdzie mieszkam, no wiadomo, takie rzeczy może na razie, a raczej, no w zasadzie no, nie będę zdradzać, jaka to miejscowość i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu Polska. No jak widzicie, nie jest to blok. No, home touru, tak? Home touru, jak to się mówi, na razie też wam w ogóle nie będę robić, bo to wszystko jeszcze jesteśmy na etapie cały czas wykańczania, robienia, także na razie nawet, słuchajcie, nie ma co patrzeć. Kuchnia jest jako tako zrobiona, bo oczywiście przyjdzie zabudowa, to wszystko będzie robione na wymiar, na to też trzeba więcej czasu. I tak dalej, i tak dalej. No, ci, którzy się przeprowadzali albo nie wiem, remontują cokolwiek, no to wiedzą, z czym to się je, o co chodzi, że to nie jest takie hop-siup, że od razu wiecie, nie jest to wszystko idealnie wykończone. My po prostu chcieliśmy już tutaj przyjść na swoje i pomalutku sobie już w międzyczasie wszystko kończyć. Cieszę się bardzo. Moja radość jest naprawdę ogromna. Czekałam na to bardzo długo w zasadzie. Dziewczyny są w przedszkolu, stąd ta cisza, dlatego mogę do was spokojnie się odezwać. Gdyby nie te przeziębienie, to moja radość wyglądałaby jeszcze bardziej, tak może żywiej. Na razie jestem, no średnio się czuję, tak jak wyglądam, taki się czuję. No ale mam nadzieję, że to mi w miarę szybko przejdzie. Na razie ratuję się mlekiem z czosnkiem. To trochę pomogło na katar, ale mi się wydaje, że jak będę jechała do miasta, to chyba na zakupy, to chyba będę musiała zajść do apteki, kupić jakiś, nie wiem, coś Gripex, nie wiem, coś w tym stylu na przeziębienie, cokolwiek, żeby to tak, wiecie, zeszło. Następnym razem będę już wiedziała, że jak jest wiaterek, to żebym ubrała bluzę. No. Także tyle u mnie, słuchajcie. Trochę się dzieje, a ostatnie dwa tygodnie to po prostu tyle się działo, że ja nie miałam czasu się nawet na Instagramie odezwać, co dopiero vloga nakręcić, słuchajcie. Kompletnie, ja nawet nie miałam czasu z dziewczynami dobrze spędzić takiego, wiecie, czasu, żeby się pobawić czy cokolwiek, bo cały czas w biegu, cały czas coś, no ogarniania dużo, no... Pełno tego wszystkiego, ale już jestem, już wracam. Mam nadzieję, że już będzie systematycznie. Więc tak to wygląda. U mnie jest na razie dużo radości, dużo roboty, dużo ogarniania, ale jest radość, jest spokój, jest cisza. I jest po prostu cudownie. Super. Więc moje vlogi będę normalnie wstawiała tak jak wcześniej wstawiałam, we wtorki i kiedy? Wtorki i piątki. Jednak na początku mogę, wiecie, mogę się tak, może jeszcze się pojawiać raz w tygodniu, ale będę już się starała dwa razy w tygodniu nagrywać, tak jak wcześniej. Muszę znowu, wiecie, wpaść w ten rytm po prostu i będzie wszystko ok. No i będę musiała właśnie od rana zacząć wrzucać, żebyście w południe mieli vloga już na kanale. No to tyle, tak troszeczkę tak słowem wstępu i pokażę wam, co ja mogę wam pokazać, nie wiem, piękny widok, jaki mamy z tarasu. Oczywiście taras mam w L-kę, mam z boku domu i z tyłu domu. Pokażę wam widok z tyłu domu, bo z boku domu to możecie tutaj w szybie widzicie, co się odbija, więc na sąsiada dom nie będę wam pokazywać, ale pokażę wam tutaj zaraz, zobaczycie, jak mam piękny widok. No powiedzcie sami, czy po prostu, no piękniejszego chyba widoku nie można mieć. To jest mój widok, słuchajcie. Tutaj też jest sąsiad, tam sąsiad ma foliaczek, też już nie będę pokazywała działki sąsiada. Ale tutaj słuchajcie, no słuchajcie, i to jeszcze jest też nasza działka tam do końca, tylko no musimy po prostu to skosić. Na razie tego nie będziemy ruszać, będziemy to wszystko, w ogóle zobaczcie, jaka trawa wysoka, to wszystko będzie ruszane na wiosnę. Tutaj przyjedzie koparka, to wszystko będzie, wiecie, mielić, jeszcze będzie ziemia tutaj, jak to mąż mówił, mieszana?
On się bardziej zna, ja już nie pamiętam. On mówił, że coś tam z czymś trzeba pomieszać, wymieszać, coś tam tego, dorzucić, coś dosypać, coś dorzucić. Więc to będzie już na wiosnę wszystko robione, ale zobaczcie, tam jest ogrodzenie. Nie wiem, czy widzicie te słupki. Tam jest ogrodzenie i tam na końcu pod lasem jest nasza działeczka, więc mamy spory kawał ziemi. Przepiękny, więc jak tam wszystko tu już skosimy, to się wszystko ogoli, słuchajcie, to pies w ogóle będzie miał jak w raju. Tak to wygląda. Dzisiaj chciałam, kochani, jeszcze na Instagrama się do Was odezwać, ale coś mi szwankuje, słuchajcie. Postaram coś wrzucić na Instagrama jeszcze. No zobaczymy, czy się uda, ale dziewczyny ogólnie, jeżeli o tą sytuację jeszcze chodzi, to nasze dziewczyny są w niebo wzięte. One już nie chcą wracać do Niemiec. Na początku oczywiście był, ojejku, jak to się mówi, płacz taki, wiecie, przeżywanie, że one nie chcą wracać, one nie chcą przyjeżdżać do Polski, one nie chcą wracać do Polski, one chcą tam zostać, tam jest ich mieszkanko, tam jest ich domek i tak dalej, ojejku. Ale jak tutaj przyjechały, to już po dwóch dniach powiedziały, że nie chcą już tam wracać. Są takie zadowolone, takie szczęśliwe. To jest coś pięknego po prostu. No, jak na razie dobrze mi się tu mieszka. Bardzo dobrze mi się mieszka. Cisza, spokój, jak już powiedziałam, w nocy tak samo jest ok. Tutaj psy sąsiada trochę czasami szczekają, ale to dobrze, bo informują na bieżąco. Ale mi to nie przeszkadza, mogą sobie szczekać, nie? Szczekać i szczekać. Taras też będziemy robić, ale taras też na spokojnie, z czasem. No to wszystko jest w trakcie. Może tam, wiecie, na bieżąco jakieś takie smaczki, coś tam Wam będę pokazywać, jakieś takie roboty i tak dalej. No i co? I chyba to tyle w zasadzie. Dziewczyny bardzo dobrze przyjęły w ogóle ogólnie tą okolicę, bardzo szybko się zaklimatyzowały. Cieszą się, że są blisko babci, już babcia nas odwiedziła nawet, my też już byliśmy u babci na odwiedzinach takich, wiecie, na pizzy, na obiadku, zrobiła właśnie babcia pizzę bardzo pyszną. Dziewczyny w ogóle są zachwycone, że teraz droga do babci zajmuje tylko kilka minut, a nie kilkanaście godzin, nie całą noc, tylko po prostu mogą sobie pojechać w dzień i przyjechać w dzień. A zazwyczaj, wiecie, w nocy się jechało całą noc i aż nad ranem dopiero się przyjechało i się przyjechało i się zdrętwiało po drodze podczas tej jazdy. No. Pies w ogóle w szoku, przez pierwsze dni nie wiedział, co się dzieje, że go puścili na wolność. Teraz też chyba dochodzi do siebie. No wiadomo, musiał się też oswoić, przyzwyczaić do tego wszystkiego, powąchać, obczaić te zapachy. No wiadomo, jak każdy, tak? Ale wydaje mi się, że w miarę szybko nam to wszystko poszło, jest wszystko okej. Nie? Mordko? Mordko? Chodź tutaj. Cieszysz się. Pies z językiem na wierzchu cały dzień biega po piłeczce. Przynieś piłkę. No, także jak będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu pod tym filmem. Ja jeszcze postaram się na Instagramie być, no ale tak jak zauważyłam dzisiaj, troszeczkę problem był w ogóle z odtwarzaniem jakichkolwiek filmików takich, wiecie, chciałam przejrzeć Instagrama, to mi się przycinał, więc no zobaczymy, co z tym Instagramem dalej będzie. No ale tutaj na YouTubie planuję być, chcę być z Wami. No, także nie będę Was zanudzała taką gadką, taki mały update'ik, co u mnie. Troszeczkę mnie ten stan cery irytuje, bo kupiłam sobie, słuchajcie, też podkład. Przepraszam. Podkład tą Felicea, tą, co Wam mówiłam kiedyś, że chcę sobie kupić, kupiłam sobie w płynie. Wydaje mi się, że troszeczkę za jasny odcień mam, no ale już trudno, kupiłam, to już go będę używać. No i nie kryje tak dobrze, słuchajcie. Po prostu trzeba iść no, do lekarza, tak jak mówiłam. Lekarza też już powoli ogarniam, więc będę wszystko sobie tutaj pomalutku robić. No, ale zobaczymy. To będę na bieżąco Wam mówić. Tamten poleciał. Dobra, kochani, nie będę Was zanudzać. Ja zaraz się zbieram do dziewczyn, po dziewczyny do przedszkola, muszę je odebrać. No i co? Taki krótki filmik.
tak jak już wcześniej wspomniałam, update'ik z tego, co się dzieje u nas ostatnio. Ty psiaku. No, także trzymajcie się ciepło. Piszcie w komentarzu, jak macie jakieś pytania do mnie. Postaram się odpowiedzieć. Ty mordo, ty moja mordo. No. A jeżeli chodzi o psa, pies nie mieszka w budzie, tylko w domu. No. Nie? No. Dobra, nie zanudzam. Trzymajcie się ciepło, kochani. No i co? I widzimy się w następnym vlogu. Pa! Piłkę. Szukaj piłki. Szukaj... Jeszcze mnie przydusza kaszel. Szukaj piłki. Piłkę podaj. Szukaj. Tutaj, szukaj. Przynieś. Słuchajcie, kondycja słaba. Proszę bardzo. I czego więcej chcieć od życia? Niczego, no.